Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w ostatnim prawdopodobnie odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, pędzimy od razu szybko z dala od tego orka, ponieważ no mam z nim na pieńku. I ja najzwyczajniej w świecie nie chcę się z nim babrać, że tak powiem, więc z dala od niego. Nie jesteśmy w stanie go pokonać, już to sprawdzałam, więc dajemy sobie spokój. Mam nadzieję, że mam dobrego save'a wczytanego, bo jak pamiętacie, ostatnio robiliśmy tutaj rozróbę. W sensie ja robiłam bonusowy odcinek i takie tam rzeczy. Mam nadzieję, że nie zrespiło nam się w środku nic, co nie powinno tu być. I że mi gry nie wywali. I że nie popsułam sobie gry tym cheatowaniem. Wtedy. Mam nadzieję, że mam dobrego save'a. Tak, jak widzicie, mamy dwa zadania zbugowane, czyli pomoc magów ognia i poszukiwania Ulumulu oraz droga do świątyni Śniącego. To są zadania, których normalnie nie powinno tutaj oczywiście być. No ale one są nam w sumie niepotrzebne. Weźmiemy sobie Uriziel. No i co? I biegniemy przed siebie. Mam nadzieję, że nic się nie porozpiło, że wszystko jest na swoim miejscu i że nic nie zepsułam tym bawieniem się ostatnio kodami. Wiecie, chciałam to zrobić, żebyśmy sobie wykonali pozostałe zadania, które mogliśmy jednak wykonać. Wygląda na to, że nie mamy tutaj wrogów. Czyli wszystko jest dobrze. To co, może pobiegniemy sobie dołem? Mam tylko nadzieję, że trafię. Bo zawsze się mylę, w którą tutaj alejkę mam skręcić. Nie wiem, czy nie tutaj potrzebujemy. O, świątynny pełzacz. No dobra. Niech sobie jeszcze tutaj te pełzacze żyją. Chyba dobrze weszłam, nie? Czy źle? Źle, bo tu się nam pojawia jeden pajac. Cholera jasna, no. To nie tędy. To musimy jednak przejść obok tych pełzaczy. Wiecie co? To się z nimi zmierzę. Dzień dobry. O matko. Czekaj, ci nic nie robię z tej broni. To jest Uriziel. Przepraszam. Co? Widzę, że... Ale ten Uriziel jest słaby. Nie wiem, czy wy to też zauważyliście. Ale ja wiem w sumie dlaczego, bo... Jakby to powiedzieć... No, ja nie mam z czego mu krytów zadać, no nie? No bo nie mamy w ogóle w dwuręczną broń nic dane. I to dlatego. Dobra, biegniemy tędy. Aha, widzę, że tutaj się panowie zrespili. Przynajmniej jeden z nich. Witam. Nie wiem, czy ty tutaj w ogóle powinieneś być, opiekunie. Ale uznajmy, że tak. Dobrze, my musimy z tego, co pamiętam, iść tutaj. Okej, tutaj widzę, że już ich nie ma. Tam nie. Na wprost. Chyba. Mhm, jak najbardziej. Ja się zawsze gubię trochę w tej świątyni. Powiem wam, że ja mam wrażenie, że ja tej gry nie przejdę dzisiaj. Dobra, musimy zrobić tak, F5 i F9 i założyć Uriziel. Jeszcze jedno F5 i biegniemy do tego cymbała. Mam nadzieję, że to przeżyjemy. O matko jedyna. Ja w ogóle nie umiem się Urizielem bić. 10 000 expa.
Widzę, że on też się troszeczkę chyba przybagował. Dobra, wrócimy sobie do naszej broni tej. I próbujemy. Nie wiem, czy tutaj będzie na nas jeszcze ktoś czekał, jakieś szkielety, cokolwiek. O, ty jesteś tutaj, okej. Przepraszam. Aha, rozumiem, że ty też tylko na Uriziela jesteś podatny. Prościej by było, gdybym ja umiała się bić bronią dwuręczną, wiecie? Ja takich rzeczy nie umiem. Okej, czyli musimy, widzę, na Urizielu tutaj polegać jednak. Dobra. Znajdźmy sobie jakiś kryształ, który odnowi mi życie. Jezu, to nie miał być ten kryształ. F9. Nie chciałam, wybaczcie. Myślałam, że to jest ten jakiś tam rezurekcji. Krwawy może być. A, stracił moc. A drugi? Stracił moc. Witalności. O! To mi w ogóle daje full życia. Odnowy. To manę mi daje. Rezurekcji. Dziękuję bardzo. No nareszcie. Dobra, mam tego Uriziela założonego? Chyba mam. Mam. No to musimy niestety z Urizielem biegać. Trzeba się będzie przyzwyczaić. Chciałabym, wiecie, naprawdę chciałabym umieć się tym bić. Natomiast nie mam po prostu wyczucia do broni dwuręcznej. Po prostu ja się tym bić nie umiem, za cholerę. Gorzej, że tam będzie pewnie wszystkiego więcej, a ja sobie nie poradzę, nie? Dobra. Wciskamy. Mamy jeszcze porwaną kartkę. Z tego co pamiętam, to jest przesłanie pana Kogito, część trzecia. I ostatni. Mamy to. No i co? Wchodzimy do leża śniącego. Mamy kogoś tutaj przed sobą i aż mi się coś popsuło. Przepraszam. Krata się zamkła, skrypt się odpalił, a ja nie wiem, o co chodzi. Mamy tutaj... Nie mamy wiele czasu, o. Więc słuchaj uważnie. Jak się tu... Śniący jest już blisko. Wykorzystałem całą swoją moc, żeby się tu dostać. Przetłumaczyłem starożytne przepowiednie orków i odkryłem, o co chodzi z pięcioma sercami. Pięć serc należących do kapłanów, których pokonałeś, złożono w pięciu kapliczkach. Kapliczki można otworzyć, ale tylko starożytne sztylety kapłanów są w stanie je zniszczyć. Musisz przebić serca kapłanów pięcioma sztyletami. Tylko w ten sposób uda ci się wygnać śniącego z tego świata. Rozumiem. Śpiesz się. Przebudzenie demona odbędzie się już wkrótce. Szalony Korkalom i jego poplecznicy są już tutaj. Zebrali się w krypcie śniącego. Przelałem już zbyt dużo krwi. Nie pozwolę, by ktoś mnie teraz powstrzymał. Śniący staje się potężniejszy z każdą minutą. Nie mogę. Co się z tobą dzieje? Ja muszę. Też z Xardasem sobie oczywiście nie porozmawiamy, ale możemy skorzystać z miejsc, które są tutaj po bokach, ponieważ będziemy mieli tutaj dodatkowe potki. Jeżeli oczywiście nie zostało to znerfione. Jeżeli te kufry jakimś cudem nie są do otwierania 1000 lat. Okej, na szczęście mamy potki. W tych mumiach. Eliksiry siły, jak widzicie, sporo tego będzie, więc pozbieramy na szybko i wypijemy. Z tego co kojarzę, to nie w każdej mumii coś jest chyba. Albo i w każdej. W sumie chyba w każdej, bo ich jest tutaj 6. Jeszcze jest kufer. Także trochę się namęczymy, ale warto.
Szczególnie, że, no tak jak mówię, mamy słabą walkę bronią dwuręczną. To był mój błąd, no nie? Bo mam zero. Okej, okay, co to za ścina? No, dziękuję Gro, że się stabilizujesz. Otwieramy. Błagam, niech to nie będzie na zamek. Na szczęście jest otwarte. Dobra, patrzmy sobie na nasze staty aktualnie. Mamy... Ja sobie aż zapiszę. Bo będziemy pili sporo mikstur. Jeszcze po drugiej stronie prawdopodobnie je znajdziemy. Więc mamy... Mamy 173 siły. I interesują mnie punkty życia. 660 punktów życia. No dobrze. No to co? Ja pozbierałam już te wszystkie mumki. Idziemy pod drugą, do drugiej komnaty, identycznej jak ta. I potem wypijemy wszystkie już miksturki na raz. A potem oczywiście zejdziemy już do leża. Niestety Xardas ma ze sobą problem. Przez moc śniącego został prawdopodobnie uśpiony, ponieważ śniący się już, znając życie, obudził. Dobra, kolejne mumie. Kolejna dostawa, bym powiedziała. Wiecie, zręczność mnie jakoś bardzo nie interesuje, jednakże no siła i życie to są dwie rzeczy, które są najważniejsze. Już widzę, że mamy parę eliksirków siły i życia, a będzie tego jeszcze tylko więcej. Troszeczkę się boję tej walki ze śniącym, z tego co pamiętam. No, nigdy nie doszłam tutaj. Mówiłam wam, że skończyłam w podtopionej wieży Xardasa. Wątek Uriziela nie wiem, czy zakończyłam w ogóle. Wydaje mi się, że nie, bo nie kojarzyłam w ogóle wątku z dzieciem Inosa, więc chyba jednak nie dokończyłam. Ale dobra, to już jest nieważne. Pijemy potki. Wszystkie, które mamy. Życie, życie, życie. Bonus. Bonus. O matko. Widzę, że gra mnie częstuje. Zobaczymy, jak bardzo uda nam się wymaksić wszystko. Nie wiem, po co mi do maksymalnej many. Znaczy, mi są niepotrzebne. Wiadomo, że jakbyśmy grali magiem, to takie potki byłyby po prostu idealne. I jeszcze te. I się zaczyna eliksir siły. Piękne, cudowne. Dobra, więcej tych potków. Więcej, dajcie mi więcej. Okej, okay, to wszystko. Tak, to wszystko. Sprawdzamy staty. Mamy teraz 220 siły i 780 punktów życia. Many w ogóle mam 247, jakbym kurna jakimś magiem grała, nie? Fajnie. No dobra. Dostaliśmy też od gry troszeczkę eliksirów. To jest na pewno też przydatne. No i co? No i chyba nie pozostaje nam nic innego. Tylko zejść do leża. Samego śniącego. Do samego piekła. Śniący jest paskudny w ogóle. Nie znoszę go bardzo. Dobra, zejdziemy sobie tędy. I tak już raczej exp nam się nie przyda. Dobra, F5, mamy jakiegoś strażnika. Mam nadzieję, że nie będzie miał high grando. Naprawdę? Jezu, jak on mi tyle robi, to ja się boję pomyśleć, ile mi robi Korkalon. Chłopie, ty masz większy zasięg ode mnie, a to ja mam Uriziel. Dobra, wiecie co? Co najwyżej sobie z nich potki będę brała do życia. Na drugą stronę już nie idę. Już mi się nie chce po kolejnego strażnika iść. Chociaż może by było warto. Sama nie wiem.
trochę tych fanatycznych strażników, z tego co pamiętam, jeszcze tu jest. Albo i nie. No, jeszcze jest ich parę. O nie, oni też będą mnie atakować. I widzę, że śniący już się obudził. Paskuda. Dobra. Chodź, chodź, chodź. Pomalutku, bo tam jest jeszcze drugi. Naprawdę. Dobra, może się nauczę walczyć tą bronią jednak. Ważne, żeby mieć jakieś tam mimo wszystko wyczucie. Co prawda musimy poruszać troszeczkę przyciskami wolniej. Dlatego ja po prostu, wiecie, nie umiem się tym posługiwać. A macie? Aha, zielony nowicjusz. Dobra, myślałam, że coś ciekawszego. Dobra, tu powinien być drugi jeszcze za chwilę. Tu jesteś chyba, dokładnie. Ojej. No i kurna, za późno już. Musimy wolniej tymi przyciskami, ale też nie jakoś bardzo wolno. Cholera, no nie znoszę tego, nienawidzę tego. No ale co nam pozostało? Kompletnie, kompletnie nic. Dobra, mam nadzieję, że demony, które będą się tutaj pojawiać, nie będą mi sprawiały dużych problemów. Musimy pamiętać, że jest jeszcze śniący, który będzie w nas ciskał ogniem. I na dole jest Korkalom. Ojej. Ej. Co jeżeli pobiegnę od razu do jednego ze serc i po prostu sobie to otworzę i wbijemy. O, cześć. O, matko jedyna. Czy on mnie na jednego hita... sprzątnie. Dobra, zaryzykuję, wiecie? Dobra, widzę, że nie ma tragedii. Ale póki mogę to rozwiązywać w taki sposób, to to zrobimy. Pierwszy demon za nami. Nic z niego nawet nie ma. Skoro mogę to załatwić zanim spotkam się z Korkalomem, to troszeczkę pobagujemy sobie gierę. Żeby nie było. Co ty masz za broń? Laska sędziowska. Bez sensu. Korkalom mi pewnie zagada. Nareszcie. Ta. Znów się spotykamy. Mój pan uprzedził mnie o twoim przybyciu. On potrafi wyczuć, że jesteś w pobliżu. Wkrótce znajdę się bliżej niego, niż mógłby sobie tego życzyć. Nie pozwolimy, byś pokrzyżował nasze plany. Świat doświadczy wkrótce przebudzenia wielkiego odkupiciela i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. Wszyscy niewierni zapłacą słoną cenę, a ty będziesz miał zaszczyt być pierwszym z nich. Śniący, zbudź się! Mhm. No niedobrze jest. Jest niedobrze, bo Korkalom się odpalił. Idziesz może za mną? No tak, idziesz tutaj. To wiesz co? O nie, ty masz tą pirokinezę głupią. Chociaż ona mi nie robi zbyt wiele. Dobra, jestem w stanie go łatwo chyba akurat ubić. Ta pirokineza mi nie robi za wiele. To akurat tyle dobrze. No. O kurde, nie trafiłam? Dobra, już niedużo. Jeszcze jeden cios. No i teraz mamy śniącego i nowicjuszy na głowie.
Dobra, to co, wycofujemy się tutaj. Facet wziął nogi za pas. No i co z tego? No, ja będę trochę obrywać w momencie, gdy ich będzie tutaj tak wielu. No nie jest dobrze. No. Może jestem w stanie jakoś to przeżyć. Dobra, jeden padł nareszcie. Ty mnie bardzo tutaj oklepujesz. Jeszcze ty. I ty to już będziesz takim deserkiem, bym powiedziała. Okej. Dobra, nie dostałam jakoś bardzo dużo. Jest chyba całkiem przyjemnie. Tamtą drugą grupę jeszcze przydałoby się wykończyć, bo chyba nie wszyscy przyszli za mną. Mam rację, część się jeszcze modli. Tak. Na szczęście biegną do mnie. To weźmy sobie ich tutaj. Tylko jeszcze jest właśnie śniący. Będzie mi trochę problemów jednak sprawiał. No. Ale wy jesteście całkiem znośni. Pod warunkiem, że oczywiście was trafią. No. Pamiętam, że w normalnym gotiku miałam tutaj trochę też problemów. Teraz jest mimo wszystko całkiem dobrze. No. Dobra. Wydaje mi się, że są wszyscy załatwieni. Ale nie wiem, zaraz się upewnię. Tak, to... Nie, jeszcze jeden został. To musimy zrobić tak, żeby za mną przylazł tutaj najlepiej. Chodź. Ale no, chłopie. O, już myślałam, że nie wyciągnie broni, że nie zdąży. Okej, widzę, że masz problemy i zacząłeś umierać. No dobra. Napijmy się czegoś. No i co, i pora zejść do śniącego. Dobra. On będzie oczywiście w nas ciskał tymi gównami. Poczekajmy, aż wypuści kulkę. Chociaż widzę, że jestem bezpieczna za tym. Okej, udało się. Mamy teraz demona do pokonania. Liczę, że śniące mi trochę pomoże tymi swoimi kulkami. Chociaż wątpię w to. Ale śniący mi widzę, że nie robi jakoś wcale dużo koło uszu. No dobra. Zaraz książę demonów będzie leżał na glebie. Tu jest otwarte już serduszko. Teraz pora na kolejne. Sprawa nie jest jakaś bardzo trudna, z tego co widzicie. Powiedziałabym, że jest całkiem prosto, ale coś czuję, że schody się zaczną później. Z tego co czytałam w poradniku, znaczy w poradniku, z tego co pamiętam, jest zmienione zakończenie w innych wersjach moda. To tak wstępnie wiem mniej więcej, nie spoilerowałam sobie konkretnie w jaki sposób. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze będziemy mieli jakąś rozpierduchę na koniec. Mam tylko nadzieję, że jednak się pomyliłam co do tego. No, dawaj panie demonie. Dobra, zostało nam przedostatnie serce. Mamy kolejnego demona. Bardzo mi się podoba to, że on mnie od razu w sumie nie atakuje nawet. W ogóle nie powinnam go trafić. Ani teraz, ani trochę wcześniej. Wiecie co? Ja się muszę nauczyć chyba grać naprawdę bronią dwuręczną. Bo jest to dosyć, powiem szczerze, przydatne, nie? No, tak jak mówiłam, śniący pewnie mi pomoże jeszcze z tym demonem. Przez przypadek właśnie ciśnie w niego parę razy. No i jeszcze cios. Super. No i zostało nam ostatnie serce.
ale zanim, to się wyleczymy jeszcze trochę. Żebyśmy mieli jednak gdzieś tam tego okolice full HP. I ostatnia kaplica. No i co? Iśniący wydał ryk. No i co teraz? Wszystko się wali. No i do widzenia. O wow. No to go wsysło? No i właśnie tak jak pamiętałam, tutaj się nie kończy nasza droga. Jest, jak widzicie, urszak chyba. Tam byśmy mogli wejść, bo tam jest pokój poziomek tak zwany, ale... Witaj, człowieku. Kolejny nieumarły szaman. To się już zaczyna robić nudne. Zaraz. Urszak, ty żyjesz? Muszę cię rozczarować, człowieku. Istotnie. Posiadam wspomnienia orka imieniem Urszak. Jednak moja egzystencja jest odmienna od niego. Niech cię nie zwiedzie ta skorupa stworzona na podobieństwo jego ciała. Może być to konsekwencją tego, że pod wpływem wspomnień odczuwam pewne przywiązanie. Więc czym jesteś? Moja egzystencja nie ma znaczenia. Mogę powiedzieć, że jestem kimś w rodzaju nadzorcy. Co chcesz przez to powiedzieć? Nadzorcy czy... Muszę ci pogratulować pokonania świętego w człowieku. Jednak to jeszcze nie koniec. Portal nie został zamknięty. Dopóki się to nie stanie, do tego świata mogą się przedostać byty niepożądane. To już chyba nie moja sprawa. Śniący został pokonany. Wedle słów Sargasa bariera winna zniknąć, a ja zamierzam jak najprędzej obścić górniczą dolinę. Muszę cię zasmucić, człowieku. Co chcesz przez to powiedzieć? Nie możesz opuścić tego miejsca. Jak ci powiedział Sargas, stałeś się prężniejszy niż ktokolwiek w kolonii, a przez to niebezpiecznie. Zbyt wiele jest planów, które może zniweczyć twoja obecność. Musisz zostać zachowany do czasu, gdy plansza pod rozgrywką zostanie przygotowana, a pionki wprawione w ruch. Do tego czasu zostaniesz tutaj. Nie wydostanę się stąd? To się jeszcze okaże. No i teraz mamy problemy. Będziemy walczyć ze samymi sobą. I będzie nas trochę. O kurde. Ale ja sobie robię właśnie siekę sama sobie, nie? O, ja pierdziu. Znaczy nie ma opcji, że ja to przeżyję. Zabiję mnie własne moje podobizny. Dobra, wiecie co, wycofujemy się trochę. Chociaż chyba gra mi nie da się wycofać. Oj, nie da mi się wycofać, a ja nie mam życia. O kurna. Dlatego właśnie mówiłam, że nie będzie prosto. Co tam było? Przecież ja tego nie przeżyję, ludzie drodzy. Nie wiem, czy ja mogę zginąć, czy nie mogę. Jeszcze kurna trzy wersje mnie atakują, nie? Jeszcze chyba śniący jakimś cudem we mnie ciska. Dobra, F5. Tak, jeszcze śniący tu jest.
Dobra, na szczęście widzę, że gra mi ułatwiła i gościu nie ma broni. Dobra, kolejny F5. O, Holender. No, bez jaj. Przecież ja zginę tutaj. Ja pierdolę. I tę grę chyba pogięło. No. Przepraszam. Zabiły mnie właśnie moje własne abominacje? Nie wiem, czy można tak powiedzieć. Dobra. Najpierw może ciebie. Chociaż ta... Kurna! Najbardziej to mi ten wojownik tutaj robi siekę. Ej, no ja nie jestem w sta... Wiecie co? Pierdolę, bo tego się nie da przejść. No to po prostu pierdzielę, nie? Tylko... Chciałabym mieć moją broń. Dobra. Mogę cokolwiek zrobić w ogóle? No kurwa! Właśnie dlatego nienawidzę tego moda czasami. To jest jak dla mnie przesada, ja nie mogę się ruszyć. No ileż można mi robić koło dupska, nie? No. Ta. Mogę? Dobra, najpierw ciebie, bo mi robisz problemów najwięcej chyba. Teraz ciebie bym... No nie mogę, tak? Kij z gwoździem będę biła. No, dziękuję śniący, że mi pomogłeś. No, niestety, ale... O fuck, zapomniałam. Niedobrze. O matko i córko. Zrobimy tak, B42B. O matko, ale mi robią siekę. Dobra. Oczywiście robimy to dalej. Teraz już się nie będę zapisywać, mam tylko nadzieję, że aż gra się nie wyrzuci z tego wszystkiego. O Jezus. Mogę cokolwiek zrobić, czy nie mogę nic zrobić? Tam Urszak jeszcze łazi sobie w tle. Dobra, najpierw ciebie. Serio? Dawaj. No dawaj, proszę cię. Niestety, ale tego segmentu, jak widzicie, się bez cheatów za bardzo przejść nie da. Także no, będziemy przechodzić go w taki brzydki sposób. Mogę? Dobra, wiecie co? Zapiszemy się gdzieś tutaj na slocie. No, kto następny? O. Widzę, że pirokineza jest cudowna. No... Ja pierdzielę. Wiecie co? To jest nudne. Niepotrzebnie oni dodali w ogóle takie coś tutaj, nie? No... Thank you.
Dobra. Kolejny zapis. Co dalej? Wy wiecie, że ja nie mogę nawet dotknąć tych osób. No nie jest dobrze. To jest niewykonalne. Ja im nic nie robię. Nie podoba mi się to. O, świetnie. Czy się w śniącego wbiłam? Gdybym ja jeszcze mogła sobie coś zrobić. Musimy to zrobić tak. Bo inaczej się nie da. No i co dalej? Normalnie chyba Urszak powinien tu przyjść, ale ma z tym kłopoty. Aha. Urszak? Fuck. To nigdy nie było ich zadanie. No nie. Twoja zbroja nagle wydaje się bardzo ciężka. Nieprawdaż? Boże, ja to jest... Sam to sobie uczyniłeś. Za każdym razem wycofywałeś cios swojej kopii. Wy widzicie, co się dzieje na tym ekranie? Umiejętność. Wszystko, czego nauczyłeś się w kolorze. A w każdym razie wszystko, co było dla nas niepożądane. Przemytnicy wpłynął swym statkiem, gdzie zgromadzili spory ładunek rudy. Jednak w czasie sztoru ściągnął na błyskawicę, który zatopił okręt. Łowcy orków zginęli. Widziałeś ich śmierć. Fanatycy podzielą los swych braci z sekty śniącego. Poza koloją nikt nawet nie wiedział o ich istnieniu. Nie przyjmie się ich skutą. Strażnicy stąd przed kopalnią pozostaną w kolonii. Przez to staną się celem dla przebywających orkowych zastępów. Ich pot wytrzyma wiele dni. Lecz przebudzone smoki zrównają go z ziemią. A po ich obozie nie zostanie nawet ślad. Arena Wiecznego Ognia będzie zniszczona. Wszyscy ci, którzy się tam znajdą, polegną z ręki ognia, by pokazać, jak niebezpieczna jest twoja egzystencja. Mógłbyś ich wszystkich uratować, a to mogłoby wywołać odchylenia od planu. Jednak bądź spokojny, to się nie zdarzy. Tu kończy się twoja podróż, człowieku. W pewnym sensie twoja egzystencja zakończy się istnieniem wraz z twoją pamięcią. Ta istota, która wróci na planszę bez tych wszystkich wspomnień, będzie tylko wyzerą. Żegnaj, człowieku. Muszę opuścić to miejsce, by później mógł śledzić cię poczynania. Raduj się, gdyż istocie, która będzie nosić twoje ciało, będzie dane dokonać najwspanialszej rzeczy. Wyboru. Aha, no dobrze. No
No i tak oto, moi drodzy, zakończyliśmy modyfikację Mroczne Tajemnice do Gothica 1. Powiem tak, modyfikacja jest... Nie mogę powiedzieć, że jest dobra. Nie mogę powiedzieć, że jest tragiczna. Nie wiem, zadania moim zdaniem są naprawdę fajne. Rozbudowane obozy są też bardzo fajną sprawą. Że jest jednak obóz przed starą kopalnią, jakieś tam inne rzeczy. Jest to naprawdę spoko. Natomiast, no, balans. Balans jest tragiczny. Jak już było czuć, że mniej więcej dajemy sobie radę, że jesteśmy w stanie pozbyć się jakichś przeciwników, zadajemy im obrażenia, tak ta końcówka sprawiła, że no, bez cheatów się nie obeszło. Musieliśmy niestety się tym posiłkować, bez tego nie dało się w ogóle przejść tej gry. I to jest duży minus. Dużym minusem jest to, że w ogóle to zakończenie jest zmienione. Nie wiem po jakiego grzyba ktoś postanowił kazać nam walczyć z naszymi... z nami, z poprzednich poziomów, z poprzednich jakichś tam gildii. Nie wiem, po jakiego chuja po prostu to jest. To jest tragiczne. Jak naprawdę walka ze śniącym i tak dalej jest okej. Tutaj mogli coś dodać, typu, że śniący może nam zadawać większe obrażenia. Albo, nie wiem, demony. Albo nawet taki korkalom, oni nam nic nie robili, kompletnie. A walka z nami samymi była tragiczna. Szczególnie, że walczyliśmy z trzema postaciami siebie. To już w ogóle był jakiś żart. Rozumiem, z jedną postacią. Ale z trzema? No to w momencie, gdy dostajemy trzech siebie na mordę, z jednego gościa z tkniem śmierci, drugiego strzelającego z łuku, a trzeciego mistrza broni dwuręcznej czy jednoręcznej, to przepraszam, ale tego się przejść nie da. Ja nawet nie zadawałam im najmniejszych obrażeń, po prostu musiałam ich zabić komendą kill. To jest straszne. Nie wiem, mocne, nie powiem 2 na 10, ale takie 4 na 10, tak 2 na 5, może 3 na 5 ten mod. No nie wiem, co mam szczerze mówiąc powiedzieć, bo on jest taki, z jednej strony mi się podoba, z jednej strony bardzo go lubię, ale to zakończenie psuje mi całą jego wizję. I przede wszystkim właśnie to zakończenie, plus to, że część zadań po prostu jak mija jakiś rozdział, nie jesteśmy w stanie zrobić. To jest bez sensu, bo mogło to być tak rozwiązane, że nie musimy się tym martwić, a jednak trzeba było kombinować z cheatami i coś z tym robić. Dobrze, moi drodzy, kończę ten materiał. Moja świnka morska dostaje kurwity za mną, dlatego słyszycie cały czas trzaskanie w kratę. No cóż. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tej modyfikacji. To już koniec. Nie wiem, czy będzie jeszcze kiedyś jakiś mod do Gothica 1. Być może będzie, ale na razie skupiamy się na zakończeniu Kronik Myrtany. Dobrze. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. Trzymajcie się i cześć.